Mam na imię Wojtek, mam 40 lat, jestem księdzem od lat 15. Pochodzę z takiej wioski na Podhalu, która nazywa się Mizerna. Największym moim marzeniem, mając 40 lat i będąc księdzem, chyba największym moim marzeniem dzisiaj to jest to, że chciałbym być wolny. To jest pragnienie, które się przewija od wielu lat w moim życiu, ale chciałbym naprawdę być wolny. Wolny od gadulstwa, wolny od internetu, wolny od przejedzenia, wolny od przejmowania się opinią innych, wolny od pracoholizmu, wolny też od człowieka, żeby się jakoś nie przywiązywać do ludzi bardziej niż powinienem, żebym był wolny. Coraz bardziej sobie zdaję sprawę, że nie ma większego szczęścia niż miłość, która przejawia się w wolności niż wolność. Dlatego ta konferencja będzie poświęcona z jednej strony Bogu, który wyzwala, ale z drugiej strony chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że mogę mówić o czymś, co jest moim największym marzeniem i myślę, że też marzeniem wielu z nas. Podzielić się z tym niesamowitym pragnieniem bycia ludźmi wolnymi. Pierwszy punkt. Pan Bóg nigdy nie zniewala w życiu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mnie to zaskakuje, że Pan Bóg nigdy nie zniewala. Że to nie jest tak, że można się tak przyzwyczaić do Pisma Świętego, albo do adoracji, albo do różańca, że człowiek nie może bez tego żyć, w sensie tak jak nie może żyć bez alkoholu czy bez narkotyków. Nigdzie nie spotkałem ludzi, którzy by mówili, nie, wiesz co, ręce mi się trzęsą, bo nie odmówiłem dzisiaj różańca, muszę go odmówić, nie? Albo wiesz co, nie przeczytałem fragmentu Pisma Świętego normalnie, jak nie przeczytam, to nie usnę, no. Albo człowieka, który mówi, nie, muszę wyjść z domu, no, muszę znaleźć kolegę, wiesz co, powiedz mi, bo jak nie posłucham piosenki religijnej, to mnie roztrzaska wewnętrznie. No, zauważcie, że co jest ciekawe, że Pan Bóg nigdy nie zniewala. On jest tak niesamowity, że ty się cieszysz na modlitwie. Są momenty, że jesteś super zadowolony z czytania Pisma Świętego. Są momenty, że uwielbiasz po prostu chodzić na mszę świętą, ale to nie jest tak, że ta msza święta cię tak zniewala, że nie wiadomo, co się z tobą dzieje, że są przejawy chorobliwe. Może zniewolić naprawdę narkotyk, może zniewolić papieros, może zniewolić alkohol, może zniewolić drugi człowiek, może zniewolić nawet władza, może zniewolić pieniądz. Mogą różne rzeczy zniewolić przyjemności, ale Pan Bóg jest tak genialny, że dając, można powiedzieć, maksimum szczęścia, co robi, nie zniewala człowieka. I to jest takie pierwsze moje doświadczenie, czy pierwsze nasze doświadczenie Pana Boga, że On nie zniewala. On w ogóle nie zniewala. Druga sprawa, Bóg nie tylko, że nie zniewala, ale Bóg jest Bogiem wyzwalającym. I jak popatrzy człowiek na historię narodu wybranego, to zaskakująco ta idea się przewija od początku aż do końca. Od początku można powiedzieć, gdzie tym kluczowym wydarzeniem jest wyjście z niewoli egipskiej, aż po całą Księgę Sędziów, gdzie ciągle tam jest taki motyw, że oni grzeszyli, wpadali w niewolę, Pan Bóg ich wyzwalał. No to służyli Panu Bogu, potem zapomnieli, no to znów wpadali w niewolę, znów Pan Bóg ich wyzwalał. I tak się to ciągnie pokolenie w pokoleniu. Potem tak samo w historii Izraela. Potem mamy kwestię niewoli babilońskiej, wyzwolenia. Potem mamy Jezusa, który przychodzi na ten świat, a Jego imię znaczy Bóg zbawia. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Jego działalność, patrzymy w życiu, to jest wyzwolenie. Ten był zniewolony byciem paralitykiem, wyzwolił go, teraz może biegać. Tamten był zniewolony ślepotą, teraz może widzieć. Niektórzy nawet byli zniewoleni śmiercią, znowu mogą żyć. Był zniewolony grzechem, Zacheusz oddaje wszystko, można powiedzieć, i jest znów wyzwolony z tego przywiązania do pieniądza. I ta seria cudów w życiu Jezusa pokazuje, Jezus wyzwala, wyzwala, wyzwala. Czy to nazwiemy zbawienie, czy nazwiemy wolność, czy nazwiemy uzdrowienie, to tak naprawdę chodzi o to samo. Co więcej, potem w Nowym Testamencie apostołowie, święty Paweł zwłaszcza, widzi, że to jest istota Pana Boga. Bóg pragnie, chce, ma takie marzenie, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeśli pytamy o marzenie Boga, chciałbym, żeby wszyscy byli zbawieni. Mam takie wielkie pragnienie, Bóg ma pragnienie, żebyśmy byli wolni. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, a więc nie tylko pragnie, ale daje tą łaskę, daje Jezusa. A tak jak słyszeliśmy w psalmie, Jego łaska trwa na wieki.
Jeśli chesed po hebrajsku to jest łaska, ale życzliwość, ale dobre nastawienie, to my możemy sobie jasno powiedzieć, że u góry jest ktoś, czy między nami jest ktoś, kto zawsze jest do nas życzliwie nastawiony. Nie wiem, czy zdarzało się wam kiedykolwiek coś załatwić w urzędzie, ale ile to ułatwia sprawy, jak mamy kogoś, kto jest życzliwie nastawiony. No wchodzisz po prostu, nie wiem, do lekarza i tam masz życzliwie nastawiony. Idziesz do szkoły, jest życzliwie nastawiony. To jest połowa sukcesu, żeby nie więcej, nie? Żeby mieć kogoś po prostu. I my mamy kogoś i dzisiaj Pan Bóg przypomina, moje życzliwe do was nastawienie się nie skończy. Leolam to znaczy jest bezterminowe. Ja nie podpisałem na rok, na 3 miesiące, na 20 lat. Moja deklaracja walki o waszą wolność jest nieograniczona i ona się nigdy nie skończy. Czy skończy się wtedy, jak będziecie wolni? Ale ona jest na wieki. Jego łaska, jego miłosierdzie, jego życzliwe nastawienie jest na wieki. Co więcej, święty Piotr powie, że celem naszej wiary jest zbawienie dusz. Zbaw swoją duszę, ratuj swoją duszę. Czyli można powiedzieć, to nie jest tylko rzecz, o której marzy Pan Bóg, ale to jest cel wszystkiego. Cel naszego życia jest taki, żeby moja dusza, żebym ja był wolny. I nie spocznie nasza dusza, nie będzie spokojna, dopóki nie będzie wolna, bo człowiek jest powołany ze swojej istoty do wolności. Kolejna sprawa. Bóg nie tylko nie zniewala, nie tylko ma za zadanie wyzwolić, ale okazuje się, że Bóg jest absolutnie wolny. I to jest coś, co zaskakuje, ale możemy się zdziwić, że to jest takie bardzo nieludzkie. Pamiętacie Ewangelię Jana, 6 rozdział? Jezus mówi wielką mowę eucharystyczną i co się wtedy dzieje? Niektórzy zaczynają odchodzić. Co robi Jezus? Po ludzku sądząc, powinien zmienić temat. Powinien zacząć mówić o czymś, co by ich interesowało. Przejść na tematy polityczne, na tematy stosunków z Cesarstwem Rzymskim, albo zacząć mówić o pieniądzach. Albo powiedzieć, że wiecie co, no to wróćmy jeszcze raz do rozmnożenia chleba. Nie. Jezus pyta się apostołów, czyż i wy chcecie odejść? Proszę bardzo, jesteście wolni. Czy i wy chcecie odejść? Ja nie przymuszam. Jestem wolny wobec człowieka. Jeszcze bardziej drastyczna scena jest w Wieczerniku, kiedy mamy 12 apostołów, Jezus między nimi. Jezus wie, że Judasz za chwilę go zdradzi. I co robi Jezus, wiedząc, że go Judasz zdradzi? Co byś zrobiła ty, gdybyś wiedziała, że za chwilę mąż cię zdradzi? Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że dziecko za chwilę wyda cię na śmierć? Co byś zrobił? No, wydaje się, że po ludzku sądząc, Pan Jezus powinien po pierwsze zamknąć drzwi i zamknąć okna, żeby Judasz czasami nie wyszedł. Powinien mu nagadać: chłopie, 3 lata cię wychowywałem, 3 lata byłem z nami, tyle dla ciebie zrobiłem, dlaczego mi to robisz? Albo powinien powiedzieć do pozostałych apostołów: wiecie co, chłopaki, jemu chodzi o pieniądze, zróbmy ściepę, 50 srebrników, przebijmy arcykapłanów, stać nas na to. Mógł to zrobić, przecież miał na to możliwości. Albo mógł mu powiedzieć: Judaszu, nie rób tego, bo się powiesisz. Nie rób tego, bo się powiesisz. Co powiedział Jezus? Powiedział jedno z najbardziej absurdalnych, ale można powiedzieć fundamentalnych zdań, jeśli chodzi o wolność Boga. Co masz czynić, czyń prędzej. Co masz czynić, czyń prędzej. Tak jakby Jezus chciał nam przekazać, że ludzie kochani, jeżeli nas wolność nie nauczy, to przymus nas nigdy nie wyzwoli. Jeśli wolność nie nauczy człowieka, nawet na błędach jak syna marnotrawnego, to przymus nigdy cię nie wyzwoli. Bóg jest tak absolutnie wolny, że można by powiedzieć, że piekło jest w pewnym sensie wyrazem wolności Pana Boga, asertywności Pana Boga. Jestem wolny, nie jestem zniewolony człowiekiem. Kiedyś wracając z Krakowa do Tel Awiwu, samolotem przez Wiedeń, Kraków-Wiedeń, leciałem z panią, która jest dyrektorką szkoły tańca pod Bejrutem, i ona opowiadała, będąc też obecna na kongresie apostołów Bożego Miłosierdzia, opowiadała o tym, że ona bardzo dużo ludziom pomaga, ale jeżeli widzi, że dana osoba wciąga go w bagno, wciąga go w jakąś sytuację grzeszną, to ona tą osobę po prostu puszcza. Zażartowałem, no to straszne, bo to widzieć, że ktoś przez ciebie się traci. Mówi, to nie, że przeze mnie się traci. Ale gdyby ta osoba mnie wciągnęła w zło, w to bagno, to już bym nigdy nikomu nie pomogła.
Jaki sens jest pomagać innym, jeżeli skutkiem tego jest zatracenie obydwu? Jaki sens? Bóg jest wolny i nigdy się nie zatraci, to znaczy nie zatraci swojej miłości wobec człowieka. Nigdy nie zgodzi się na to, żeby przestał nas kochać, żeby przestał po prostu nas szanować, przestał szanować naszą wolność w imię tego, żeby niby nam pomóc. To jest rzecz bardzo trudna, ale proszę zauważyć, my do końca wielu rzeczy nie rozumiemy, ale proszę zauważyć, no jakie mamy wyjście? Albo Pan Bóg będzie wobec nas wolny, albo Pan Bóg będzie się mieszał do wszystkiego. My nieraz mówimy, ale my nie chcemy, żeby Pan Bóg był wolny. Ja bym chciał, żeby Pan Bóg był taki, żeby wszedł do mojego męża i tak potrząsnął nim, jak nawet Wezuwiuszem mnie potrząsała ziemia. Ja bym chciał, żeby tak potrząsnął moim szefem w pracy, jak po prostu Stadionem Narodowym woda potrząsnęła. Ja bym tak chciał, że mamy takie po prostu pragnienie. No tak, ale proszę popatrzeć, jaka to jest konsekwencja takiego myślenia. Czy rzeczywiście chcemy, żeby Bóg ingerował tak w nasze życie? Czy chcesz na przykład, że w momencie, kiedy chcesz obgadać sąsiadkę, żeby ci Pan Bóg odebrał mowę? Czy chcesz na przykład, że w momencie, kiedy włączasz telewizor i jest jakiś program nie do końca dozwolony dla osób, nie tylko przedali po 18, czy chcesz, żeby Pan Bóg powiedział, dobre, dziś ci wyłupię jedno oko, a jeszcze raz włączysz to drugie? Czy chcesz, że w momencie, kiedy, nie wiem, oszukasz, nie wiem, podatnika albo komuś coś nie zapłacisz, żeby ci Pan Bóg z konta usunął 2000 zł, jeszcze raz okradniesz, to ci drugie dwa wezmę? Czy chcemy takiego Pana Boga, żeby ingerował we wszystko? Czy wyobrażamy sobie, jak można wychować człowieka, gdyby on pilnował, matka czy ojciec, gdyby pilnowała dzieci przez 18 lat, nie spuszczając ich z oka? Czy da się wychować dziecko, nie spuszczając go z oka? To nie da się, bo człowiek się wychowuje nie tylko przez obecność, ale też przez nieobecność. Człowiek się wychowuje nie tylko przez nakazy, ale przez totalną wolność. I żadne dziecko nie byłoby szczęśliwe, gdyby od momentu poczęcia aż do 18 roku życia mama i tata patrzyli się na niego cały czas i zrobisz to, czy nie zrobisz? Zrobisz to, czy nie zrobisz? No przecież Boże jedyny, nie da się żyć, nie? Nie da się żyć. Żeby żyć, trzeba mieć margines na wolność. A wolność to jest to, że czasem się jest synem marnotrawnym. Bóg jest wolny. Kolejny punkt. Bóg nie tylko jest wolny, ale pokazuje nam w Piśmie Świętym, że przyczyną wolności co jest? Przyczyną wolności jest miłość. I słyszeliśmy tę Ewangelię. Ewangelię, która jest absolutnie zaskakująca. Bo to jest jeden, jedyny cud w Ewangelii, kiedy Pan Jezus robi szkodę. Wydaje się po ludzku, że robi szkodę. 2000 świn zmarnował, żeby uzdrowić jednego człowieka. Pamiętam jeszcze jako licealista, nie lubiłem tej Ewangelii, nie rozumiałem, bo u nas biło się zawsze świnie 2 razy na rok na święta i bardzo lubiłem kiełbasę swojską. I mnie się wydawało, Boże, 2000 świn, ile to byłoby kiełbas? Dlaczego Pan Jezus ma, co ma do świń? Potem zacząłem przeliczać, 1 świnia, 500 w Nowym Targu, razy 2000, 1 000 000 złotych polskich. Boże, ale kasy, można by 2 domy wybudować, nie wiem, no, 1/10 pałacu. No nie wiem, cokolwiek, ale to jest dużo pieniędzy. Czemu Pan Jezus zmarnował te pieniądze? Dlaczego nie wyrzucił złe duchy w kamienie? Ktoś pojedzie do Ziemi Świętej, zobaczycie, tam jest 100 tysięcy kamieni. Weszłyby sobie te duchy, jeszcze kamieniarzy wtedy nie było, nie obraziliby się. Dlaczego to Jezus robi? Oczywiście potem, jak człowiek zaczął czytać Pismo Święte, to zrozumiał, że to były jego świnie, a nie właścicieli. Bo Pańska jest Ziemia i wszystko, co ją napełnia. Mój samochód nie jest mój, ja tylko jestem dzierżawcą. To jest Pana Boga, jest wszystko, co jest na tym świecie. Więc owszem, zrozumiałem, że to były jego świnie, więc tu nie ma problemu jakiejś kradzieży. A druga sprawa, że ta Ewangelia jest absolutnie fantastyczna, dlatego że ona pokazuje, że Jezus, żeby wyzwolić człowieka, który był poganinem, który był wyrzutkiem społecznym, którego próbowano pacyfikować, ale nie udało się, który wydawał się wolny, bo zrywał łańcuchy i więzi i wydawał się tak mocny, że nie wydawał się zniewolony, który był opętany przez legion, to jest 5-6 tysięcy złych duchów, tyle ile ma legion, chociaż naprawdę zmieścił się w 2000 świń, czyli trzeba zakładać, że tych duchów było mniej, bo duch zawsze jest kłamcą, czyli chwali się, że jest go więcej, jest i jest go mniej. Ale ten Jezus, co robi, wyzwala tego, ten margines, można powiedzieć, pokazując, że ten człowiek jest dla mnie cenny, warty przynajmniej 2000 świń. Ja za niego zapłacę przynajmniej 1 000 000 złotych polskich, żeby on był wolny.
Jeśli jestem w stanie dać za dziecko ileś pieniędzy, wszystko co mam, żeby ono było zdrowe, tak Jezus pokazuje, ja dla człowieka grzesznego, zniewolonego, odrzucanego przez wszystkim, jestem w stanie poświęcić 1 000 000 nowych złotych polskich, 2 000 świń. Jestem w stanie, bo on jest drogi w moich oczach. Co więcej, popatrzmy na konstrukcję Ewangelii. To jest 5 rozdział Marka. Przed tym wydarzeniem co się dzieje? Jest burza na jeziorze. To jest jeden jedyny moment w historii życia apostołów, kiedy apostołowie są narażeni na śmierć. Mistrzu, nic ci to nie obchodzi, że my giniemy? Tak naprawdę nawet w Ogrójcu tak nie mówili. To jest jeden jedyny raz, kiedy ich życie jest zagrożone. I co robi Jezus? Naraża życie wszystkich apostołów. Żeby nie powiedzieć żartobliwie, Pan Jezus naraża życie całego episkopatu tylko po to, żeby pojechać na drugą stronę jeziora, żeby wyzwolić tego człowieka, który jest poganinem i żeby się wrócić z powrotem. Pan Jezus tam nic więcej nie zrobił, tylko po prostu tego jednego człowieka wyzwolił. Narażając życie 12 apostołów i narażając dosłownie życie 2000 świń. Nawet z tej Ewangelii można powiedzieć, kim był ten człowiek, że Chrystus jest w stanie tyle dla niego narazić. Ale idźmy dalej. Okazuje się, że to nie jest wszystko. Święty Piotr w pierwszym swoim liście powie, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Czyli okazuje się, że Chrystus zapłacił za nas nie tylko 2000 świń, ale zapłacił cenę swojej krwi. Co więcej, mówi list do Rzymian w 5 rozdziale, że Chrystus umarł za nas nie wtedy, kiedy byliśmy święci, ale wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ja jestem grzesznikiem, kiedy popełniam największe świństwo, kiedy mi się wydaje, że jestem najbardziej zniewolony, albo widzę tego człowieka, który zewnętrznie jest najbardziej zniewolony, to Chrystus za niego płaci najwyższą cenę swojej krwi. A co to znaczy? Jeśli On płaci cenę krwi za ciebie, to znaczy, że ty jesteś tak cenny. Jeśli płacę 100 zł za pewien produkt, to znaczy, że ten produkt jest warty 100 zł. Jeśli płacę 1 000 000, to jest warty 1 000 000. Więc są dwie możliwości. Albo Pan Bóg nie zna się na markecie kompletnie i przepłacił za nas, bo naprawdę my byśmy za Niego 500 nie dali, a On zapłacił cenę boskiej krwi. Albo Pan Bóg zna się na naszej wartości, tylko my się nie znamy. Jak małe dziecko, które ma 200 zł w ręce i nie rozumie, dlaczego to jest większa wartość niż ten misiek. Nie rozumie po prostu. I targa, nie wiem, wkłada do ognia, wszyscy w domu krzyczą, a on się tak patrzy, co oni tak się ekscytują papierkiem. A jak misia rozrywałem, to nikt nie krzyczał, nie? Ono nie rozumie, ono musi dorosnąć do poczucia wartości. Myśmy nie dorośli do poczucia wartości. Jeszcześmy nie dorośli, ale Ewangelia mówi, ja was tak kocham, że wszystko za was dam, nawet swoje życie, żebyście byli wolni. I gdyby postawić tutaj chociaż jednego człowieka, który jest zniewolony, którego może my uważamy w życiu za najgorszego, albo za najcięższy przypadek, gdyby go postawić przed tą bazyliką i gdyby Pan Jezus powiedział, jedyny sposób na to, żeby ten człowiek był wolny, to trzeba wysadzić tę bazylikę w powietrze. To uważacie, że z punktu widzenia Ewangelii ta bazylika, to sanktuarium jest bardziej cenna niż ten żul czy pijak, który by tam leżał pod tą kościołem? Jeśli ktokolwiek myśli, że ten kościół jest bardziej wartościowy od człowieka, który leży przed kościołem, to nie zrozumiał Ewangelii. Nie zrozumiał Ewangelii i nie zrozumiał wartości człowieka. Nie zrozumiał odkupienia, śmierci i całego wydarzenia, które zdarzyło się na Golgocie. Jesteśmy jak naprawdę dzieci w okresie dorastania, którym rodzice tłumaczą, ja wszystko dla ciebie robię, ja dla ciebie kocham, już 150 tysięcy na ciebie wydałem, nie licząc po prostu odsetek, a ty mi mówisz, że ja cię nie kocham, bo ci nie pozwoliłem wrócić po 10? Wiecie doskonale, że jest 2 lata w życiu, kiedy człowiek nic nie rozumie z miłości rodziców, nic po prostu i się buntuje. I my nie rozumiemy nieraz tej wartości człowieka, swojej, innej. Nie rozumiemy, że Bóg wieści w nas wartość, że nas kocha, bo jesteśmy Jego dziećmi. Zniewolonymi, osłabionymi, schorowanymi, potrzebującymi operacji, hospitalizacji, nieraz jakiejś pedagogiki opiekuńczej, ale Jego dziećmi. A dla dzieci daje się wszystko. Dziecko jest ceną wszystkiego, więc jesteśmy ceną całego Boga. To jest przyczyna wyzwolenia, to jest miłość.
To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, co jest gwarantem wyzwolenia? Bo można kogoś kochać. Kochasz bardzo dziecko, ale na twoich ramionach ono ci umiera, bo nie jesteś w stanie nic zrobić. Bóg nie tylko kocha, ale jest wszechmogący. Bóg nie tylko kocha, ale wszystko może. I znowu od pierwszej księgi Pisma Świętego, księgi Rodzaju, gdzie czytamy, że Bóg objawił się Abrahamowi i powiedział: jam jest Bóg wszechmogący, aż do ostatniej księgi Apokalipsy, gdzie czytamy: alleluja, zakrólował nasz Pan Bóg wszechmogący. Mamy taką ideę w Piśmie Świętym, taką nić, taki temat, który mówi: jestem wszechmogący. Ja naprawdę jestem wszechmogący. Nie ma nic niemożliwego dla Pana Boga. Czyż narodzenie się z dziewicy Maryi, poczęcie, narodzenie się z Ducha Świętego, Syna Bożego, nie jest ewenementem w historii świata? Okazuje się, że można rozmnażać się nie tylko tak, jak się rozmnażają ludzie, nie tylko przez podział, nie tylko przez pączkowanie, ale jest jeszcze nowa metoda z Ducha Świętego, nie? Nie wierzymy? Wierzymy przecież w to. Chociaż gdyby przyszła córka do domu i powiedziała, że poczuła z Ducha Świętego, ciężko by ci było uwierzyć. Ale fakt faktem jest, że w historii zbawienia zdarzyła się rzecz niewiarygodnie wszechmogąca. No ale jeśli Bóg mógł stworzyć słowem świat, to dlaczego nie może stworzyć Syna Bożego w ten sposób? I wróćmy na jezioro, wróćmy do tej łodzi, bo to jest scena kluczowa. Czyli to, co się stało przed Ewangelią, którą odczytaliśmy dzisiaj. Jest burza na jeziorze. Jezus śpi w tyle łodzi na wezgłowiu. Apostołowie zaczynają walczyć z burzą, no bo są rybakami. Jezus jest cieślą, mniej się zna to, co się go będziemy pytać, nie? Więc po prostu zaczynają walczyć, ale się im nie udaje. W końcu jak się im nie udaje, to budzą Jezusa i mówią: mistrzu, nic cię to nie obchodzi, że my giniemy? I wtedy Jezus staje i mówi takie przepiękne słowo: milcz, ucisz się. Ale jedno z tych słów po grecku znaczy pefimozo. A pefimozo można by przetłumaczyć dosłownie: załóż sobie kaganiec. Grecy mówili do psa pefimo, kiedy chcieli mu zakładać kaganiec, żeby nie szczekał, żeby nie straszył, żeby nie był groźny. To tak jakby Jezus wyszedł na tę łódź, widzi, że ten wicher, że te fale chcą zaszczekać jego uczniów i tak jak gospodarz domu mówi do swojego psa: nie szczekaj, to są moi goście. I mówi do nich: nie szczekaj, załóż se kaganiec. I co robi wicher? Skulił ogon jak pies i... Dobrze, 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 dobrze. I nastała głęboka cisza. A uczniowie tacy zdziwieni: wow, kimże on jest? Kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? No jak to kim? No Panem. No jak on nakazuje psu, żeby nie szczekał, to widocznie Pan, inny go nie posłucha. Więc Bóg okazuje się w tym fragmencie jest tak wszechmogący, że zaskakuje uczniów. No tak, chorobę, że sobie poradził, no to byli różni, co uzdrawiali. Że nawet egzorcyzmował, to i egzorcyści żydowscy byli. Że wskrzeszał, no były jakieś takie cuda, różni mówią. Ale żeby zamknął paszczę temu wichrowi, który z góry Hermonu, no to szacun. No to szacun, bo on jest wszechmogący, tylko gdzie jest cały nasz problem? Nasz problem polega, że my myślimy, że to się stało 2000 lat temu i dobrze, że myślimy, tylko my myślimy, że ten Pan Jezus, który jest w naszym życiu, to on jest inny niż ten, który był wtedy na łodzi. Że ten Pan Jezus, który jest w naszym sercu, któryśmy przyjęli po komunii, albo przyjmiemy dzisiaj, albo jest obecny w Kościele, że on jest inny, że on jest taki mniejszy, taki mniej zdolny, taki po prostu, który boi się jeszcze tego. Ale jaki my robimy błąd? Że jak jest burza w naszym życiu, że jak jest niebezpieczeństwo bezrobocia, niebezpieczeństwo choroby, niebezpieczeństwo braku miłości, to my zamiast budzić tego Jezusa i mówić: mistrzu, nic cię nie obchodzi, że ja ginę, nic cię nie obchodzi, że ja jestem zniewolony, nic cię nie obchodzi, że ja jestem coraz bardziej nieszczęśliwy, nic cię nie obchodzi, to my co robimy? Nie, nie, nie budźmy Jezusa, bo tak nie wypada. Tylko przychodzimy do Niego i mówimy: dziękuję Ci, Panie Jezu, za życie, dziękuję Ci za wszystko, co otrzymałem, a potem co robię? No majstruję, no bo ja tu sobie poradzę, ja sobie poradzę tutaj telefony, układy. No i potem narzekam wszędzie, a w Kościele... Nie, 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 w Kościele to nie budźmy Jezusa. No to śpi. No po co? Jak mnie nie potrzebujesz, to idźmy razem na dno, nie? Nie, przepraszam, że mówię trochę tak kolokwialnie, ale my musimy zrozumieć raz na zawsze. Zrozumieć raz na zawsze, że ten Jezus, którego ja przyjmuję w komunii, którego my przyjmujemy w Słowie, że On niczym się nie różni od Jezusa, który był na tej łodzi. I On jest tak samo wszechmogący i On tak samo może. Tylko budź Go, tylko zmuszaj Go, tylko mów Go, On przyjdzie i na pewno Ci pomoże. Problem nie jest w tym, że Bóg nie jest wszechmogący, tylko problem jest w tym, że my po swojemu chcemy sobie tę łódź po prostu otwalić. Od falu uwolnić.
5 lat temu, kiedy byłem jeszcze na studiach w Jerozolimie, miałem jedno z najtrudniejszych może doświadczeń mojego życia, kiedy przyszedł taki moment w życiu moim, że kryzys byśmy to nazwali dzisiaj, taki moment parę miesięcy, kiedy było mi tak ciężko, że nie chciałem żyć. Nie chciałem zrezygnować z kapłaństwa, ale wiedziałem jedno, że nie chcę żyć. Modliłem się o śmierć. Myślałem o samobójstwie, ale nie miałem na to odwagi. Ale powiem wam szczerze, nie miałem większego pragnienia niż to, żeby umrzeć. Większego pragnienia niż to, żeby umrzeć. Oczywiście modliłem się, starałem się robić to, co przygotować doktora, tak jak przygotowałem, ale wszedłem w jakiś taki po prostu, jakiś taki kanał, że nie dało się z tego po prostu wyjść. Pojechałem na zastępstwo wakacje do Anglii, do Leicester. I 17 lipca w tym Leicester w czwartek powiedziałem Panu Bogu: Panie Boże, jest adoracja w kościele w czwartki, po mszy świętej o 9, od mszy świętej aż do 18:30. Ja, Panie Boże, dotąd będę klęczał, aż mnie wyzwolisz. Jeżeli jesteś naprawdę wszechmogący, to dotąd będę klęczał, aż mnie wyzwolisz. Minęła godzina 10, 11, 12, 13. Nie wiem dokładnie, może godzina 3, może gdzieś godzina 4. Przyszła taka niesamowita wolność. Taki niesamowity spokój. To, co było problemem 4 czy 5 miesięcy, zniknęło w ciągu, można powiedzieć, dokładnie, nie wiem, minuty, dwóch minut. I pierwszy raz w życiu zrozumiałem, co to znaczy być nowym człowiekiem, co to znaczy być wolnym człowiekiem. I pierwszy raz doświadczyłem tak mocnego doświadczenia Pana Boga, że przez 2 tygodnie, chociaż nigdy w życiu rano nie uprawiałem joggingu, wstawałem o 6 i biegałem, chociaż po prostu nie do końca umiem się zachować wobec biednych, przytulałem ich na ulicach i wszystkim chciałem powiedzieć: Bóg naprawdę cię kocha. A Pan Bóg zachował się tak, jakby, nie wiem, odsłonił niebo i powiedział: co jest, jaki problem, przecież jestem, nie? Nie panikuj. Normalnie, powiem wam szczerze, okazało się, że różnica między zniewoleniem a wolnością to jest 6 godzin. To jest, Boże, bliżej niż niektórzy przyjechali od rana. To jest naprawdę, że ta droga od myślenia o śmierci, myślenia o zmarnowanym życiu, do drogi o całkowitej wolności jest krótsza, Boże, jedyne niż najkrótsze drogi. Że tak naprawdę On jest, tylko trzeba do końca Go zażywać. Trzeba do końca Go aplikować. Trzeba się modlić nie pół godziny, nie 15 minut, ale do wyzwolenia. Nigdy się nie leczymy ileś tam, tylko aż żeby być zdrowy. Bóg jest gwarancem wszechmocy. I może mi Pan Bóg kiedyś odebrać rozum. Może nie wiadomo, jakie głupoty w życiu zrobię. Proszę was, żebym był wolny, ale do końca życia, póki jestem i jestem o zdrowych zmysłach, chcę powiedzieć: Bóg jest wszechmogący. Jeżeli Pan Bóg nie jest w stanie ciebie czy mnie wyzwolić, to ja takiego Boga nie chcę wierzyć. I taki Bóg nie jest Bogiem chrześcijan. Bo nasz Bóg to jest Jezus Chrystus. To jest Bóg, jest naszym zbawieniem. I On może, chce, pragnie. Tylko gdzieś jest problem w naszych relacjach z Panem Bogiem, że to się nie dokonuje. Kolejna sprawa. Bóg wyzwala w sposób zastępczy. Zaskakujące jest to w Piśmie Świętym, że Pan Bóg wylewa krew za nas i dla naszego zbawienia. Jak to jest możliwe, że śmierć kogoś 2000 lat temu może mnie wyzwolić? Jak to jest możliwe, co mówi Księga Izajasza, w jego ranach nasze zdrowie? Tu jest w pewnym sensie sens czy istota krucjaty. My po prostu wierzymy w to, że w Jego ranach jest nasze zdrowie, że Jego ofiara, Jego cierpienie może komuś pomóc się wyzwolić. Tak moja ofiara, moje świadectwo, moja krucjata pomaga komuś się wyzwolić. Ktoś mówi: ja w to nie wierzę. No to jest kwestia wiary, ale przecież to działa. Jeśli ktoś nie wierzy, że jest sens ofiary za drugiego człowieka, to on kompletnie nie wierzy w chrześcijaństwo, bo to jest istota krzyża. Wierzę w to, że Jego ofiara wysłużyła zbawienie wszystkim ludziom, że Jego ofiara zbawiła, odkupiła wszystkich ludzi. Jeśli w to wierzę, to nie mam żadnych problemów, żeby ofiarować swoją ofiarę, swoją krucjatę, swoją wstrzemięźliwość, swoją abstynencję w intencji drugiego człowieka, bo wierzę, że to działa. Świętej pamięci kardynał Carlo Maria Martini
W Jerozolimie miał kiedyś taką konferencję na 80-lecie urodzin i na tej konferencji on przekonywał w to, że świat cały to jest taka sieć czy nić ludzi jak pajęczyna powiązanych między sobą. I teraz jeżeli jedna osoba modli się za innych, czy ofiaruje cokolwiek za innych, to co się dzieje, to cała ta nić, sieć idzie w stronę Pana Boga. My ciągniemy ludzi w stronę Pana Boga. Może tego na razie nie widać, może to zobaczymy za rok czy dwa, ale nie trzeba tracić wiary, że my jesteśmy ze sobą powiązani. I to nie jest tak, że moja ofiara nie wpływa na ciebie albo twoja na mnie. Kolejna sprawa, Duch Święty daje wolność. Okazuje się w Nowym Testamencie, że uczniowie, mimo że widzieli Jezusa zmartwychwstałego, to dopiero wtedy, kiedy przyszedł Duch Święty, dopiero wtedy otworzyli drzwi wieczernika i dopiero wtedy nie tylko, że nie bali się Żydów, ale byli w stanie oddać życie za wszystkich. Co to znaczy? Może się okazać, że wierzysz w Jezusa. Może się okazać, że jesteś na pewnym etapie formacji, ale jeszcze za mało ducha, żeby otworzyć te drzwi i powiedzieć: jestem wolny, nie boję się ciebie, mam dystans do ciebie. Może trzeba prosić o ducha, może za mało prosimy o ducha, bo tam, gdzie jest Duch Pański, tam wolność, jak mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Gwarantem skuteczności wolności jest nie tylko Duch Święty, ale też jest prawda, a nie informacja. Co to znaczy prawda, nie informacja? Proszę popatrzeć, co się dzieje z Zacheuszem. Jezus wychodzi, spotyka Zacheusza i widzi, że Zacheusz jest na drzewie. Jaka byłaby prawda? Przepraszam, czy pan pracuje w zoo? Albo jaka byłaby inna prawda? O, widzicie, wszyscy proszę popatrzeć, to jest kolaborant. Nawet nie TW, ale JW, jawny współpracownik z okupantem rzymskim. Proszę popatrzeć, nie bądźcie takimi grzesznikami. Czy Jezus by powiedział nieprawdę? No powiedziałby prawdę. Jak prowadzili kobietę cudzołożną, to co powinien Jezus powiedzieć według naszych może kategorii? Oj, kobieto, widzisz, a trzeba było nie grzeszyć? Było jasno napisane, że za grzech będą kamienie. No trudno, selawi. Po prostu mogłaś przewidzieć konsekwencje. Czy powiedziałby prawdę? Powiedziałby prawdę. Ale co robi Jezus? Jezusowi nie chodzi o to, żeby powiedzieć informację, tylko żeby powiedzieć taką prawdę, która wyzwala. Więc co mówi do Zacheusza? Zejdź z drzewa, będę u ciebie w domu. I Zacheusz tak zostaje pociągnięty przez Jezusa, że oddaje połowę majątku Bogim, a ty, który skrzywdził, poczwórnie. Ta kobieta cudzołożna nie tylko po prostu, że zostaje uwolniona od śmierci, ale zostaje potem kimś, kto jest chrześcijanką, kto towarzyszy Jezusowi. Okazuje się, że nie problem jest nakrzyczeć, nie problem jest nagadać, ale problem jest taki środek zastosować, że on będzie wolny. I trzeba się zastanowić, czy to, że ja mu mówię, nie pij, nie wiem, nie knij, nie rób tego, czy to go wyzwala. Bo jeśli go nie wyzwala, to ja mu nie mówię prawdy. Ja mu mówię, własną frustrację wylewam. Ale od zbierania naszych frustracji są ci, którzy wożą śmieci, a nie po prostu nasi najbliżsi. Ja muszę się głęboko zastanowić, czy to jest sens. Nie zapomnę, ile wstydu i trudności miałem w domu w rozmowie z moim tatą. Nie był, można powiedzieć, takim alkoholikiem, żeby pił codziennie, ale jak tydzień pił, to pił. Jak 3 tygodnie nie pił, to nie pił. Ale dopiero seminarium, potem okres życia księdza sprawiło, że coś się we mnie zmieniło. Że zacząłem patrzeć na niego nie jak na złego, tylko jak na biednego. A jeśli zacząłem patrzeć jak na biednego, to rodziła się we mnie współczucie, a nie złość. Bo zawsze, jak widzisz kogoś złego, to się rodzi złość. A jak biednego, to współczucie. I skutek był taki, że przychodziłem do domu, zrobię herbatkę, zapytam. Ja się nie denerwowałem, że on pije. Czy on przestał pić? Nie. Ale ja się przestałem nim denerwować. Przestałem być uzależniony od jego uzależnienia. I naprawdę to, co jest szalenie ważne, żeby po prostu zrozumieć, że nasze nastawienie bardzo wpływa na wolność drugiego człowieka. Bo nawet jeżeli jego nie wyzwolimy, to przynajmniej siebie nie zniewolimy. Żeby nie być zniewolony zniewoleniem innych. Żeby nie być po prostu związany toksycznie z jakąś takim, z taką, nie wiem, mega psychozą, że ja go muszę wyzwolić, ja go muszę wyzwolić, ja go muszę wyzwolić, nie? Bądź wolny. Zrozum to, że Bóg jest wszechmogący, że my mamy w życiu zrobić tyle, ile mamy, ale to Bóg jest wszechmogący.
Gwarantem skuteczności wyzwolenia jest systematyczność. Nie da się wyzwolić raz na zawsze. Naprawdę nie da się. W zeszłym roku byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Znowu był taki rok, może już oczywiście nie aż tak ciężki, ale jak już człowiek był zmęczony, pojechałem na rekolekcje. Ludzie kochani, normalnie 5 dni wystarczyło, żeby być wolnym. Pierwszy dzień gdzieś jeszcze jakieś tam rozkojarzenia. Drugi dzień już dałem się skupić. Trzeci dzień zacząłem podziwiać nawet drzewa w lesie, a czwarty dzień się motylami zainteresowałem chyba pierwszy raz w życiu 40-letnim. No. Niesamowita wolność, bo jak się człowiek odetnie od pewnych rzeczy, to zaczyna być wolny, nabiera dystansu, ale to musi być kontynuowane, bo minęło rok, znów jestem gdzieś tam zakręcony. Auta myjemy częściej nieraz niż swoje sumienie. Trzeba pilnować sobie wolność tak, jak pilnujemy jedzenie. Jemy 3 razy dziennie, staram się o wolność 3 razy dziennie, może częściej, może rzadziej, ale chodzi o to, żebym ja zrozumiał, że nie da się wyzwolić raz na zawsze. Nie da się być wolnym raz na zawsze. To jest proces, wspaniała przygoda, że mi zależy na tym, żebym po prostu ja był w życiu wolny. Co to znaczy, że mi zależy? To znaczy, że ja w życiu muszę dokonywać tego podstawowego wyboru, to znaczy ja chcę, żeby Chrystus był moim Panem. Nie zostaliście wyzwoleni po to, żeby oddawać wasze członki na służbę grzechowi, ale żeby oddawać na służbę Bogu. Człowiek, który chce być wolny, to jest człowiek, który ma właściwego Pana. Wolność jest zawsze wyborem Pana. Jeśli ktoś nie chce mieć Pana, to będzie niewolnikiem. Jeśli ktoś chce być sam sobie Panem, to zawsze się skończy niewolą. Jeśli ktoś w życiu chce robić tylko to, na co ma ochotę, to przyjdzie taki moment, że będzie robił to, na co nie ma ochoty. Bo zawsze zniewolenie zaczyna się w absolutnej wolności. Nasza absolutna wolność jest tam, gdzie Chrystus jest naszym Panem. To znaczy ja się pytam za każdym razem, chcę się pytać, Jezu, co ja mam zrobić? Jaka jest Twoja wola? Jeżeli robię to, co on, to się wyzwalam, chociaż to jest trudne. A jeżeli robię to, co ja chcę, to się powoli zniewalam. I tu jest szalena ważna rzecz rachunku sumienia i pytania i mojej modlitwy. Czy ja robię to, co chce Pan? W Krościenku w roku 2000 poproszono mnie o taką konferencję na temat, czy do materiałów formacyjnych, o taki artykuł na temat Jezus jest moim Panem. Ja wtedy odpisałem, że nie mogę napisać tego artykułu, bo Jezus nie jest moim Panem. No nie, że ksiądz nie żartuje, niech ksiądz napisze, bo potrzebujemy. Ale nie, no, Jezus nie jest moim Panem. No jak to księdza Jezus nie jest Panem? Przez ksiądz jest księdzem. No ja to poznaję na modlitwie. Jak ja przychodzę na modlitwę, to mówię, Panie Jezu, proszę Cię za oazę, proszę Cię za szkołę, proszę Cię za proboszcza, proszę Cię za mamę, o to i o to. I jak Pan Bóg mnie wysłuchuje, to co ja robię? A, wspaniale, jesteś wielki, jesteś kochany, jesteś wszechmogący, bądź uwielbiony, Panie, nie? W porządku. A jak mnie nie wysłuchuje, to co ja robię? Kryzys, dramat, zły jestem, Boga nie ma. A przepraszam, jak ja się zachowuję? Ja się zachowuję jakby Jezus był moim sługą. To ja jestem Panem. To ja chcę rządzić Jezusem i powiedzieć, tak, ja mam swój plan na życie, plan na duszpasterstwo, a teraz, Panie Boże, Ty jesteś specjalista od spraw takich trudnych i jak Cię potrzebuję, to Cię wzywam, a jak chcę sobie pogrzeszyć, to bardzo Cię proszę się nie wtrącę, nie? Nie, to on jest moim sługą, a ja jestem Panem. I gdyby on był moim Panem, to co ja bym robił? To, co każdy sługa robi w firmie. Przychodzę do szefa i mówię, szefie, co jest dzisiaj do roboty? To byłaby modlitwa. Zawsze by się zaczynała od tego. Panie, co jest dzisiaj do roboty? Bo ja chcę być wolny, a jestem tylko wtedy wolny, kiedy jest, Ciebie słucham. No i wtedy by Pan Bóg powiedział. No co by powiedział może? Przeproś go. Kup sobie legalnego Windowsa. No nie bierz z tej stołówki już zupy, naprawdę nie umrzesz z głodu. Przez tydzień nie mów źle o rządzie. Przynajmniej tym w Boliwii, no. No nie wiem, byłaby taka cała lista i człowiek by powiedział, nie, Panie Boże, no ja taki nie jestem sługa, żebym wszystko zrobił powoli, ale krok po kroku byśmy, słuchając Pana, dochodzili do tej coraz większej wolności, bo wolność tylko zyskuje się przez co? Zyskuje się tylko i wyłącznie przez słuchanie Jezusa Chrystusa, przez słuchanie Boga, który jest absolutną wolnością. Nie chcę przedłużać, bo mógłbym gadać dużo więcej. Bardzo was przepraszam, że się zagadałem, ale proszę was i siebie o to, żebyśmy prosili Jezusa i nie zapominali Jezusa, nie zapominali prosić Jezusa o to, żebyśmy nie stracili wiary w to, że możemy być wolni.
jesteśmy powołani do wolności. I Bóg niczego tak nie chce w życiu, jak naszej innych wolności. Ale żebyśmy pamiętali, że ona wyłącznie dokonuje się w naszej osobistej, stale troszczącej się więzi z Panem Bogiem. Tak jak miłość i szczęście w domu bierze się z bliskiej relacji, z najbliższymi, tak nasza wolność i szczęście bierze się z bliskiej relacji po prostu z Panem. Bo tam, gdzie jest Pan, tam jest wolność. Amen.